Michał Chmielewski, uśmiech arachnofobii. Miał 6 lat, gdy to wszystko się zaczęło. Coś spadło na poduszkę tuż obok jego głowy. Zapalił lampkę nocną i ujrzał pająka. Był niewielki, taki sobie, ale na białym tle poszewki wyglądał podwójnie ohydnie. Wstał z łóżka jak poparzony. Rozejrzał się za jakimś komiksem, a gdy go znalazł i odwrócił się gotów zabić tego małego drania, tego już nie było. Co teraz? Zegar wskazywał prawie północ. Rodzice już spali, więc musiał poradzić sobie sam. Miał 6 lat. Za 4 miesiące skończy 7. Jeżeli, jak sam twierdził, był już dorosłym chłopcem, musiał tego dowieść. Podniósł kołdrę. Nic. Zrzucił poduszki na ziemię. Nic. Pod prześcieradłem też go nie było. Otrzepał wszystko. Obejrzał raz jeszcze. Ponownie otrzepał i ułożył z powrotem na łóżku. Położył się, ale był zbyt pobudzony, by zasnąć. Poza tym pająk gdzieś tutaj jeszcze cały czas był. Jednak jak to u dzieci, strach przegrał z sennością i po kwadransie ponownie spał jak zabity. Śniło mu się, że pająk wrócił. Wyszedł spod kołdry. Szedł po jego ramieniu. Zbliżył się do głowy i wszedł do ust na swoich małych, czarnych nóżkach, znikając w ciemności ust. Chłopiec przebudził się ponownie. Tym razem nad ranem. Rozejrzał się dookoła. To był tylko sen. Dla pewności splunął kilka razy na dywan. Nic. W blasku porannego słońca, które wypadło przez okno do jego pokoju, zarówno sen, jak i nocne spotkanie z pająkiem nie było już takie nieprzyjemne. Prawie że wstydliwe. Tylko że to był dopiero początek. Na jednej z lekcji sięgnął po piórnik do plecaka. Pogrzebał w nim chwilę pomiędzy książkami, butami na WF i wyciągnął nie piórnik, ale ogromnego pająka wielkości pączka. Twarde, włochate odnóża ścisnęły jego dłoń. Poczuł kłucie tuż pod kciukiem i krzyknął, puszczając tego potwora. Cała klasa wpatrywała się w niego ze zdziwieniem. On przyglądał się piórnikowi, który przed chwilą rzucił na podłogę. Nauczycielka przerwała pisanie na tablicy. Spytała się, czy wszystko w porządku. Tak, proszę pani. Odpowiedział i zaraz potem przeprosił. Odpowiedziało mu kilka stłumionych chichotów i szeptów. Podniósł piórnik. Pod koniec lekcji wrzucił piórnik z powrotem do plecaka. Dostrzegł także, że na dłoni tuż pod kciukiem widnieją dwie małe bolesne kropeczki. Ślady ukłucia. Najgorzej było zawsze w nocy. Nawet gdy spał z dziewczyną, byli wtedy pod namiotem. Jego rodzice sądzili, że spędzą weekend u znajomego z klasy w sąsiednim mieście. W rzeczywistości jednak zawinął się z dwoma kumplami i trzema dziewczynami na biwak. Jeden z nich, kupując w sklepie 4-6 opaki piwa, określił to piwakiem. Miał wtedy niecałe 17 lat. Gdy skończyli uprawiać seks, jego dziewczyna wtuliła się w jego ramię i zaraz usnęła. On także powoli przysypiał. Ale zanim całkowicie odpłynął, oczami wyobraźni ujrzał wchodzącego do namiotu ptasznika. Pająk dostał się przez niewielką dziurę i zniknął pod kołdrą. To go przebudziło, ale zdążył już przywiknąć do tego typu snów. Czasami wątpił, czy tylko mu się to śniło. Jednak z czasem człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego. Reagował różnie. Czasami spokojnie uświadamiał sobie, że to tylko sen. Ale nie był pewien, czy na pewno. A czasami panicznie zrywał się na równe nogi i przerzucał całą pościel w poszukiwaniu tych małych, wrednych, ohydnych potworów. Tego jednak, co teraz widział, nie mógł zignorować. Po namiocie chodził pająk. Tej nocy księżyc świecił bardzo mocno, więc bez problemu widział tylko nie wgniecenie, ale jego cień. Olbrzymi, wielkości obiadowego talerza. Ohydny odwłok pokryty szczeciną. Długie, kanciaste odnóża. Jego wyobraźnia nie mogła się powstrzymać i podsunęła mu wizję dotykania tego monstrum. Bardzo łatwo mógł wyobrazić sobie dotyk miękkiego tułowia. Czuje twarde włoski na opuszkach palców. Nie miał pojęcia, jak zareagować. Chciał wrzasnąć, zbudzić dziewczynę, ale strach sparaliżował nie tylko ciało, ale i umysł. Nie mógł oderwać od niego wzroku, chociaż nie miał najmniejszej ochoty patrzeć na niego. Na szczęście nie musiał tego robić. Pajęcze monstrum zeszło z namiotu. Szeleszczące liście trochę go uspokoiły. Oddalał się. Tej nocy już nie zasnął. Nad ranem dwaj koledzy klepali go po plecach. Musiałeś się nieźle bawić, skoro nie przespałeś nocy, powiedział jeden z nich. Przytaknął z delikatnym, nerwowym uśmiechem. W wieku 20 lat zaczął zastanawiać się, czy nie udać się ze swoim problemem do psychologa. Pająki były wszędzie. Gdy ubierał buty, czuł lekkie ugryzienie w dużego palca. A gdy zdziwiony wyciągnął stopę, widział przyssanego pająka. Był mały, z bardzo długimi odnóżami. Strzepał go z krzykiem. Chciał zdeptać, ale sukienkot schował się pod szafą.
Raz natrafił na pająka w bębnie pralki. Włożył doń brudne ubrania, kiedy poczuł coś na dłoni. Cofnął się tak mocno, że upadł na plecy. Pająki były w jego skarpetkach. I co gorsza, odkrył, że znosiły tam swoje jaja. Białe, lśniące jajeczka, w których rosły kolejne sześcionożne potwory. Jeszcze więcej pająków. Znalazł też pająka w zamrażalniku. Stał sztywny, oszroniony, twardy i ani trochę mniej ohydny. Na mrożonkach znalazł kilka podejrzanych białych kuleczek. Jaja. Wyrzucił wszystko. Rozmroził zmywarkę i wyszorował. Czuł, jak pająk chodzi po jego pośladku, gdy siedział w toalecie. Zerwał się, strzepując go do muszli. Spłukał wodę kilka razy, ale drań trzymał się dzielnie. Pozbył się go dopiero, gdy szczotką wepchnął go pod wodę i ponownie pociągnął za spłuczkę. Decyzję o wizycie u lekarza podjął w dniu, w którym pająk spadł na jego kark. Szedł z pracy parkiem. Nie myślał o niczym szczególnym, gdy jeden z nich spadł na jego kark. Myjął wtedy bluzę z kapturem. I gdy tylko poczuł, jak ruchliwe, wściekłe, kosmate coś wchodzi za jego bluzę i koszulkę, zaczął podskakiwać, próbując strzepnąć to diabelstwo. Wrzeszczał, klepiąc się po plecach. Poczuł pierwsze ugryzienie na łopatce. Tańczył jak szaleniec. Idący nieopodal ludzie przyglądali mu się ze zdziwieniem. Nie kwapili się, by mu pomóc. Krzyczał do nich, prosił, ale nikt się nie ruszył. Uspokoił się w duchu, żeby nie tracić zmysłów, kiedy poczuł drugie ukłucie. Tym razem pomiędzy łopatkami. Zaraz potem na lędźwiach. Potem znowu na łopatce. Czuł, jak pająk chodzi po całych plecach. Jego odwłok łaskotał go po skórze, unikając pięści i ciągle gryząc. Zdołał się uspokoić na tyle, by zrobić to, co powinien od razu. Z rozpędu rzucił się plecami na stojące przy drodze drzewo. A to zamiast pomóc, jeszcze bardziej rozwcieszyło pająka. Gryzł jeszcze mocniej i szybciej. Chłopak resztkami zdrowego rozsądku wyciągnął koszulkę ze spodni i ponownie uderzył o drzewo. Tym razem poczuł gorące wnętrzności pająka, które rozbryzgują się na wysokości ramion i wypływają na dół. Co gorsza, słyszał jego pisk. Ten skurwiel piszczał w agonii. Uderzył po raz trzeci. I znowu. I znowu. Przestał, gdy huknął też głową i zobaczył ciemne plamki. Krew pająka ściekała do lędźwi. Czuł przyklejone do pleców nogi i zgnieciony odwłok. Chciał zdjąć koszulkę, strzepać to wszystko, ale stracił przytomność. Przyznał się rodzicom, że widzi pająki. Po kilku delikatnych próbach wypytania, czy bierze jakieś narkotyki, postanowili działać. Ojciec znał kogoś, kto znał dobrego, dyskretnego psychologa. Spotkanie zostało umówione na następny dzień. Lekarz wysłuchał jego problemu. Pokiwał głową, zadając mnóstwo pytań o szerokim spektrum. On jednak w połowie zaczął skupiać się na leżącym na stole pająku. Malutki, ale widoczny jak karaluch na wesołym torcie. Lekarz go nie widział lub ignorował. Następną sesję ustalili na przyszły tydzień. Wyszedł z gabinetu z ulgą. Nie miał czasu na świętowanie swoich 26 urodzin. Mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu z dziewczyną, która rzuciła go tydzień wcześniej. Od początku wiedziała o jego problemie. Przechodzili przez to razem. Pomagała mu jak mogła, ale nie wytrzymała. Miała dość krzyków w nocy, codziennych ataków paniki, płaczu i opowiadania o pająkach. Sama zaczęła je widywać. Raz śniło jej się, że jeden z nich podczas snu wchodzi do jej ust. I to było to. Nad ranem postanowiła, że czas z tym skończyć. Czar goryczy przelało pewnie wyznanie. Przyznał jej się, dlaczego nie całuje jej teraz tak często jak kiedyś i dlaczego nie ma ochoty na seks. Miała w ustach pająki i tam na dole również. Czekały pod jej językiem na ich pocałunek. Chciały wejść do jego ust, przez drogę pokarmową prosto do żołądka i tam znieść jajka. Przyszedł do domu, ale jej już nie było. Została na noc u rodziców. Następnego dnia wróciła po swoje rzeczy, te, których nie zabrała. I to było tyle w kwestii ich związku. Psycholog niewiele pomógł. Przeprowadził chłopaka przez bolesny proces desensytyzacji, czyli konfrontowania go z lękiem. Przyniósł do gabinetu małego pająka w szczelnie zamkniętym słoiku, a on miał za zadanie wypuścić go na wolność. Chłopak wyszedł z gabinetu, uznając, że nie ma tam po co wracać. Miały tygodnie, miesiące, lata. Przeżył prawie 30 lat, a pająków było coraz więcej. Bywały takie dni, kiedy przesiadywał cały czas w kuchni. Siedział na krześle w rogu i czytał książkę. Słuchał muzykę. W pokojach były dywany, pufy, fotele, sofy, telewizory, grzejniki. Wszędzie było pełno ciemnych kątów, w których czaiły się pająki.
Co gorsza, wszystkie bez wyjątku składały gdzieś jaja. Widział je pod lodówką, w rogu każdego pomieszczenia, w toalecie, pod prysznicem. Chcą się rozmnażać. Tarantule brazylijskie, nepile, czarne wdowy, ptaszniki meksykańskie, wiele, wiele innych. Wiedzą, że w grupie nie dałyby sobie rady, ale kiedy będzie ich wystarczająco, wiele, setki. Setki zaatakują, oblężą go, zaczną jeść żywcem. Jeden z nich tryśnie gorącą pajęczyną w jego twarz, kiedy będzie spał. Kilka z nich zaplącze się w jego włosy. Będą wchodzić nogawkami w stronę krocza. Agresywne, wściekłe pająki obserwujące go swoimi małymi, pozbawionymi litości oczyma, czające się na niego dzień i noc. Miał w domu mnóstwo środków owadobójczych. Po kilka w każdym pomieszczeniu. Często spał z dezodorantem i zapalniczką u boku, dzięki czemu zawsze był gotów do ataku. Zdążył już wykorzystać ten swoisty miotacz ognia szybkiego użytku. Zabił 3 tarantule, jednego ptasznika i kilka pomniejszych pająków, których nazw nawet nie kojarzy. Wszystkie ginęły z obrzydliwym piskiem, zwijając się w kulkę, a on uśmiechał się jak dziecko. Przypadkiem odkrył pod wanną gniazdo. Było tam mnóstwo jaj. Wszędzie wisiała pajęczyna. W rogach zaś czaiły się 2 stwory. Obserwowały go, a on wiedział, że one wiedzą, co chce zrobić. Gdy buchnął płomieniem, jajeczka pękały z obrzydliwym blaskiem. Słyszał też pisk matek, znikającą pajęczynę. Smród unosił się w domu przez cały dzień. Pewnego dnia obudził się, oddychając głęboko. Śniło mu się, że pod łóżkiem czaił się największy z nich, królowa. Wydawała cykająco syczące dźwięki. Jej odwłok pęczniał i kurczył się przy każdym oddechu. Jej rozmiar nie pozostawiał wątpliwości, że byłaby w stanie powalić dorosłego człowieka, zawinąć go w pajęczynę i powiesić głową do dołu, a następnie zjeść, wgryzając się żywcem w jego brzuch, tak, by mógł obserwować własne wnętrzności, zanim wyzionie ducha. Przestał jeść w domu, pozwalał sobie tylko na picie wody z zakręconej butelki, ale któregoś dnia po powrocie z pracy zorientował się, że korek jest niedokręcony. Był na butelce, ale niedokręcony. Spostrzegł to, zanim się napił. Czyżby zapomniał dokręcić go przed wyjściem? Wątpił w to. Zawsze dokręcał tak mocno, że bielały mu knykcie. Przestał zatem pić w domu. Od tej pory jadał i pił gdzieś na mieście. Czasami u znajomych. Ale nigdy nie korzystał z tych miejsc drugi raz. Był w 100% pewien, że pająki go śledzą i czają się w każdym miejscu, które odwiedzał, przynajmniej raz. I teraz już wiedział dlaczego. Nie miał co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Zaczął sypiać z zatkanymi stoperami uszami. Do nosa wkładał waciki. Zasypiał tylko z mocno obcisłymi majtkami. Gdyby miał luźne bokserki, pająki mogłyby w końcu dostać się do jego organizmu. Wiedział, co zamierzały. I nie zamierzał im tego ułatwić. Chciały złożyć jaja w jego organizmie. Każdy posiłek, jaki spożywał, musiał być szczelnie zapakowany. Kupował w automatach gotowe kanapki. A kiedy w porę zorientował się, że w użytej raz butelce chlupocze mały ptasznik, zaczął pić tylko z fabrycznie zamkniętych pojemników. Rodzice raz jeszcze zawieźli go do lekarza, tym razem prawie siłą. Nic to nie dało. Jak tylko usłyszał, że jest chory, wyszedł z gabinetu. Nie był chory, był prześladowany. Włochate chodzące w jego domu pająki, kosmate sześcionogi. Znajdował je wszędzie, zwłaszcza w ubraniach. Codziennie rano strzepywał ich kilka z ubrań. I to zawsze tych, które akurat chciał ubrać. Wariactwo. Nigdy nie był grubszej postury, ale teraz uchudł w oczach. Rodzice nalegali, by poddał się leczeniu w zamkniętej klinice. Oczywiście odmówił, bo tam z pewnością nie zdoła odpędzić się od tego wszystkiego. Już tutaj, we własnym domu, ledwie daje radę. Poza tym on przecież nie miał żadnych urojeń. Czy tego nikt nie potrafi zrozumieć? Urojenia nie chowają się w kanapkach, butach, nie piszczą przygniecione obcasem. Pracował jako grafik komputerowy. Ktoś postanowił wyrządzić mu dowcip i rzucił w niego pająkiem. Siedział przy biurku, gdy to paskudztwo uderzyło go w głowę. Chciało uczepić się włosów, ale zdążył to z siebie strzepać. Stworzenie uciekło pod jego biurko, a wszyscy wpatrywali się w niego ze zdziwionymi minami. To nie było, kurwa, śmieszne. Wrzeszczał, a oni udawali, że nie wiedzą, o co mu chodzi. Podszedł do chłopaka siedzącego najbliżej i z całej siły uderzył go w twarz. Rozpętała się szarpanina. Później tego samego dnia w gabinecie swojego szefa też ujrzał pająka. Tego samego, co uciekł pod jego biurko. Pływał w dużym kubku pełnym kawy. Próbował się wydostać, chlapiąc dookoła. A szef go ignorował. On też próbował.
Zaciskał zęby, starając się opanować mrugające oko. Tik nerwowy, który mocno się nasilił w przeciągu ostatnich miesięcy. Ale gdy tylko szef upił łyk, nie wytrzymał. Wybiegł z biura i nigdy tam nie wrócił. Po 2 tygodniach sekretarka zadzwoniła do niego z informacją, że jest zwolniony, a wszystkie papiery przyjdą pocztą. Do domu przyszła matka. Już chciał otworzyć drzwi, ale przez Judasza dostrzegł na jej twarzy ptasznika tygrysiego. Poznał go po charakterystycznym pomarańczowym ubarwieniu. Udawał, że nie ma go w domu. Stał przy drzwiach nagi, w samych tylko slipach. Pod klatką piersiową sterczały żebra. Na twarzy widniał kilkudniowy zarost. Na ramionach i plecach widniały siniaki po uderzeniach. Przestał nosić ubrania w domu. Przed każdym wyjściem przepatrywał je bardzo dokładnie. A kiedy wracał, zrzucał je z siebie, jakby parzyły. W ubraniu ciało szybciej się nagrzewało, a to kusiło te małe draństwa. Gdy po raz ostatni wracał z pracy, poczuł pająka pod prawą pachą. Ochydztwo. Ludzie patrzyli, jak dosłownie zrywa z siebie koszulę. Strzepuje niewidzialne coś ze swojego wymizarniałego ciała. Poczekał, aż matka poszła i wrócił do kuchni, zastanawiając się, co właściwie powinien teraz zrobić. Był świadom tego, że w jego życiu delikatnie ujmując nie układało się najlepiej. Ale do cholery, to przecież nie jego wina. Chciał żyć normalnie, prowadzić spokojne życie, ale one mu nie pozwalały. Ciągle czekały na okazję, by wejść jego ustami do żołądka, przepchać swoje kosmate odwłoki przez gardło i wydalić z siebie setki jaj. Nikt o zdrowych zmysłach nie pozwoliłby na to. A on był jak najbardziej zdrowy. Zadawał sobie jednak jedno pytanie. Jak długo zdoła to pociągnąć? Przez ten długi czas zdołał ubić mnóstwo tych skurwieli. Setki, może nawet tysiące. Ale przecież nie da rady ubić wszystkich. Przypomniał sobie, jak kiedyś przeszukiwał internet, by dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Kiedy jednak natrafił na pewien fakt, dał sobie spokój. Samych tylko gatunków pająków na całym świecie jest 40 tysięcy. 40 tysięcy gatunków. Obudził się w kuchni na podłodze w samym rogu. Zdążył dostrzec kilka pająków wysiekających pod szafy. Spał całe 2 godziny. Rekord ostatnich 2 tygodni. Problem w tym, że nie widział dobrze na lewe oko. Widział ciemną plamkę. Stanął przed lustrem w łazience i poczuł, jak miękną mu kolana. W jego oku był pająk. Niewielki, zaledwie kropeczka, ale znajdował się tuż pod soczewką, więc zasłaniał mu prawie całą lewą stronę pola widzenia. Pająk w oku. Pająk w oku. Pierdolony pająk w moim oku. Pobiegł z powrotem do kuchni. Otworzył szufladę, w której trzymał sztućce. Była wypełniona czarnymi wdowami. Rozpoznał je po grubym czarnym odwłoku z czerwonym symbolem i 8 odnóżami ze szpiczastymi końcami. Jęknął, wstrzymał oddech i chwyciwszy wystający widelec, wrócił pod lustro. Pająk ciągle tam był. Tkwił w rogówce. Poruszał swoimi mini nóżkami. Powinno pójść bez problemu. Przez głowę przeszła mu myśl, by zadzwonić do kogoś. Ale zanim ktokolwiek tu przybędzie, zanim zabiorą go do szpitala i zrobią to, co konieczne, to pajęczysko zrobi swoje. Złoży jaja. Potem wyklują się z nich kolejne pająki. Będzie ich coraz więcej, aż pęknie mu oko. Lepiej nie czekać. Ostatnie, co dostrzegł, to gwałtowne ruchy pająka. Jakby przeczuwał, co właściciel oka knuje. Potem wbił widelec w oko. W szpitalu odwiedziła go matka. Zaniosła się płaczem, gdy ujrzała jego zabandażowaną głowę. Wyjaśnił jej, co się stało i dlaczego musiał to zrobić. Zaczęła płakać jeszcze bardziej. Nie miał oka. Na szczęście wraz z nim zniknął ten cwany skurwiel. Będzie dobrze, mamo. Matka ponownie poruszyła temat terapii. Nic z tego. Rozmowa trwała tak długo, aż minęła godzina odwiedzi, a pielęgniarka delikatnie poprosiła ją o powrót do domu. Wyszła razem z nią, prosząc, by ktoś obserwował go przez całą noc, bo może zrobić sobie coś jeszcze gorszego. Pielęgniarka obiecała. Obudził się z potwornym bólem głowy. Śpiący obok pacjenci chrapali głośno. Wstał lekko chwiejnym krokiem i ruszył do toalety, po drodze rozdeptując pająka. Dotarł. Otworzył drzwi, zapalił światło i jęknął. Cała toaleta pokryta była pajęczyną. Grubą, ohydną siecią. Pająki były wszędzie. Największy z nich, większy od owczarka niemieckiego, zawijał w pajęczynę coś, co miało główkę, tułów, rączki i nogi. Płód. Ludzki płód. O mało nie zwymiotował. Żołądek wywrócił się do góry nogami. Czuł w brzuchu nadchodzącą sensację. Cofnął się kilka kroków, rozdeptując kolejne pająki. Czuł na piętach ich gorące wnętrzności, wierzgając ostatnimi siłami ciała. Oparł się o ścianę,
Wtedy jeden z nich spadł na jego kark, uczepił się szyi i wbił szczękoczułki w skórę. On zaczął miotać się jak szalony, bić pięściami w miękki odwłok. Chwycił i rzucił nim o ścianę naprzeciw, ale zaraz spadł kolejny. Pomocy! Jezu Chryste! Wleciał ponownie plecami na ścianę, poślizgnął się na rozdeptanym pająku i upadł na ziemię. Kręciło mu się w głowie. Ujrzał kilka agresorów biegnących w jego stronę. Jeden mocno uczepił się jego genitaliów, drugi dłoni. Trzeci natomiast skoczył prosto na twarz, po czym trysnął czymś gorącym i lepkim. Słyszał świergotanie tego podłego potwora. Czuł kosmate nogi trzymające się jego polików i ust, jego naskórek i szczecinę. Pająk jeszcze mocniej przywarł do twarzy i znów trysnął. Tym razem trafnie. Część z tego dostała się do jego ust. Czuł, jak klejąca ciecz spływa po jego języku i gardle. Coraz niżej i niżej. Prosto do żołądka. Dopiero wtedy podbiegły trzy położne, próbujące go uspokoić. Nie zdążyły dostrzec ani jednego z pająków. Wszystkie uciekły w głąb korytarza, gdzie nie dochodziło światło lamp. On leżał na podłodze. Leżał i płakał. Do domu zawiózł go ojciec. Chciał wejść do jego mieszkania, ale on mu nie pozwolił. Było mu lepiej, tak naprawdę. Od czasu incydentu w korytarzu szpitalnym nie widział ani jednego z tych diabłów. Obiecał, że pójdzie na terapię. Spodziewał się, że pod jego nieobecność pająki urządzą jego mieszkanie przy pomocy kilometrów pajęczyny i miliardów jaj w zlewie i wannie. Wszystkie dla niego. Był pewien, że ujrzy zwisające z sufitu kokony, zawinięte ofiary. Nic takiego nie było. Zdjął ubranie, zostawiając tylko majtki. Było mu zimno, ale chciał się sobie przyjrzeć. Stanął przed lustrem i z przerażeniem otworzył usta. Nie poznał siebie. I wcale nie chodziło o asymetryczność spowodowaną brakiem oka. Był wychudzony, posiniaczony i nieogolony. Za to mieszkanie wyglądało lepiej niż kiedykolwiek. Nie uległo wątpliwości, że dzięki jego mamie. Zostawiła nawet kartkę. Martwiła się o niego. Kochała i wierzyła, że niedługo to szaleństwo się skończy. W lodówce zostawiła mu obiad. Obejrzał go dokładnie. Ziemniaczki, surówka, cztery nóżki dobrze przyrządzonego kurczaka, sos w osobnym pojemniku. Wyglądał bardzo apetycznie. Ani śladu pająków. Zjadł wszystko, oblizując nawet talerz. Nie miał takiego apetytu od bardzo, bardzo dawna. Mimo to spał płytkim, niespokojnym snem. Blask księżyca wpadł do jego pokoju. Było mu niedobrze. Pobiegł w stronę łazienki, ale nie zdążył. Zwymiotował na wykładzinę wszystko, co zjadł. Nie musiał nawet zapalać światła, by zobaczyć dziesiątki wygrzebujących się z wymiocin małych pająków. Niektóre uciekały, inne leżały martwe. Gdyby nie to, że mieszkał na drugim piętrze, bez zastanowienia skoczyłby z okna. Niestety musiał dotrzeć na siódme piętro. Tam po drabince wejść na dach. I dopiero wtedy to zrobić. Wybiegł nagi ze swojego mieszkania na klatkę schodową i stanął niepewnie. Prócz wszędobylskiej pajęczyny na poręczach, schodach, drzwiach sąsiadów, klamkach, wszędzie były pająki. Cała klatka schodowa wyglądała jak jedno wielkie gniazdo. Małe pająki, duże pająki, średnie pająki, ogromne pająki. Niektóre, które dostrzegł, były dziwnie zmutowane. Z wielkich odwłoków wielkości piłki do rugby sterczało kilka mniejszych. Wszystkie świergotały. Boże, dopomóż mi. Wybiegł, gniotąc je piętami. Wnętrzności tryskały na boki. Teczające się na poręczach zaczęły na niego skakać. Chwytały się mocno, aż do bólu i gryzły. Wbijały swoje kiełki. Pompowały do jego ciała swój jad, czy cokolwiek to było. I ciągle obrzydliwie świergotały. Zdążył zerwać kilka, ale automatycznie atakowały go kolejne. Jeden chwycił się penisa, drugi ucha i szczypał małżowinę. Nie przestając z nimi walczyć, ciągle piął się w górę, upadając na kolana. Oddychał głęboko, starając się zachować resztki zmysłów. Nie wolno ci teraz zemleć. Nie wolno. Czuł szczypnięcia na plecach, po śladkach, łydkach, pod pachami. Czuł, jak mniejsze pająki wchodzą między pośladki. Bez zastanowienia wbiegł na ostatnie piętro. Pająki zwisały z niego jak ekstrawagancki kożuch. Najobrzydliwszy, jaki można sobie wyobrazić. Przed wejściem na drabinę zdołał strzepać kilka z nich. Jeden wykorzystał chwilę i wszedł do jego ust. Przegryzł go. Wypluł wciąż ruszającą się połówkę i wszedł na drabinę. Na zewnątrz było zimno, ale nie czuł tego. Wdrapał się na pełen pająków dach. Słyszał już świergotanie w swojej głowie. Pająki! Pająki! Więcej jaj! Więcej pająków w moim ciele! Na ostatniej prostej niemal biegu. Zdeptał kilka kolejnych. Jego stopy były brudne od ich wnętrzności, jakby chodził po błocie.
W końcu dobiegł do krawędzi i skoczył. Leżał połamany na chodniku. Czuł ból wszystkich połamanych kości. Jak przez mgłę widział setki małych pająków uciekających do rynsztoku. Wszystkie umazane jego krwią. Czuł, jak wychodzą z jego ciała. Wypływają razem z krwią. Ktoś podbiegł. Ktoś inny krzyczał. Pojawiły się kolejne osoby. Zasłaniały usta dłońmi i wyciągały komórki, dzwoniąc po już i tak spóźnione pogotowie. Nikt z nich nie dostrzegł ptasznika. Przeszedł niespiesznie między ich nogami i zbliżył się do jego głowy. Ostatnie, co widział i czuł przed śmiercią, to pająka wchodzącego do jego ust. Ostatnie, co chciałbym powiedzieć, to że zapraszam was bardzo serdecznie na stronę Michała Chmielewskiego, czyli opowiadam.wordpress.com. Link oczywiście w opisie.